Siema, tu stary dziad. To 13. odcinek serii Od Zera do Enigmy i Ubera na niezmiennie popularnym i lubianym paladynie Rafale, który w czapeczce ze skóry wygląda tak przystojnie jak przynajmniej Denzel Washington, albo Will Smith, albo Morgan Freeman, jak kto woli. Porozmawiamy z wiece czcigodnym Irchynem i idziemy do Meshifa płynąć jak zawsze na wschód. Czy to pustynia, czy to morze, czy to rzeka. Nefalamowie podróżują zawsze na wschód. Dobrego dnia. Powiem wam, że dzisiaj jest na bogato. Pojechałem na miasto z mojej wioski, gdzie między przędą jedzą z rzadka ciche grusze siedzą. Do miasta i kupiłem sobie burgera, a także na wynos piwo z kranu do butelki. Także teraz posiłkuję się zacnym piwem kraftowym. Więc szykuje się fajny stream. Mam nadzieję, że Mefisto dzisiaj pójdzie spać. Duriel rzucił prawie Duriela, czyli unikalny napierśnik. Niestety nie będziemy mieli z niego pożytku. Ale gadamy tu z najpotężniejszym magiem w Diablo 2, czyli z Ormusem. Dajemy mu przedmioty, mamy też esencję cierpienia. Nie uważam, żeby była mi potrzebna, ale skoro już jest, to niech będzie. Jeśli chodzi o hajsy, to mówimy na 230 tysiącach, nie jest źle. Ktoś mi zasugerował, nie pamiętam, przepraszam, Nika, żebym założył ten złoty powróz. Założę go przed radą na Travinka. A 5 maga użyjemy na sam koniec. Przegląd ekwipunku. Tutaj niestety niewielkie zmiany. W ostatnim odcinku wpadła nam chyba bodajże tylko wiedza. Dużo osób pisze, że słabe odporności, słaba przeżywalność, ginę. To wszystko prawda. Ale to nie jest hardcore. Kurczę. Jakiś typ spod budki z piwem, olewamy go. Przeżywalność nie jest najważniejsza. A czy ja pogadałem z Meshifem? Wydaje mi się, że tak. Ale dla pewności jeszcze to powtórzę. Pogadałem jednak. Oczywiście nie polecam grania tak jak ja. Lepiej pofarmić, zdobyć lepsze przedmioty. Jeżeli ktoś lubi powoli czyścić wszystkie lokacje, to oczywiście tak grajcie, ale ze względu na to, że to jest seria filmowa, odcinkowa. Dzięki. Ja zamierzam tutaj cisnąć przed siebie. I tak czeka nas jeszcze niemiłosierne farmienie runy Jach i Ber. Jeszcze itemy się znajdą. Grota pająków. Bardzo mnie to cieszy. Kurde, no drugi magic i znowu nie ma jadeitowej figurki. Możliwe, że jeszcze z Kainem trzeba pogadać? Już nie pamiętam. Chyba tak, chyba jeszcze z Kainem. Do Kaina akurat nie jest daleko. Nie, no z Kainem też gadałem. Dobra, to nie wiem co się... W ogóle zapraszam do komentowania, lajkowania filmu. Dzięki temu dotrze do większej ilości odbiorców, którzy poznają jakże ciekawy żywot co mnie tutaj skluntwowało. Ciekawy żywot paladyna Rafała. A, no i kurde, patrzcie, pająk miał jadeitową figurkę.
trzymał ją między swoimi chitynowymi. No i te pająki tam mają niezłego strzała, jeszcze z klątwą to w ogóle. Można łatwo zginąć. Legendarny miecz, może być dobra cena. Te młotki się tutaj dosyć słabo odnajdują. Pamiętać o tym, żeby odkupienia używać. Chyba sam pomysłodawca serii pytał w komentarzu, jak leczyć paladyna. Oczywiście warto jeden punkt w odkupienie włożyć. Szczególnie w takich miejscach jak tutaj, gdzie macie dużo trupów, to można się łatwo wyleczyć. O, mroczna zbroja płytowa. To też będzie raczej 30 tysięcy. Okej, udało się. Niczy hełm też weźmiemy. Nie weźmiemy. Kurde, bym zginął. Nie lubię ginąć na samym początku odcinka. Okej, tu będzie żyw, tu będzie celność. To ja tutaj mam podwójny topór, to z tego nie będzie żadnych pieniędzy. Okej. Lecimy. A propos piwa, którym się raczę, przypomina to pewną anegdotę, czy też pewien fakt z mojego życia. Pamiętam, że dawno temu miałem... Ja zrobiłem. Dawno temu miałem... CD Action. Przeczytałem je, kurczę, od tyłu do przodu, od przodu do tyłu po kilkanaście razy i zapadły mi dwa artykuły w pamięć, do dzisiaj pamiętam. Jeden z nich to był o tym, że redakcja CD Action zrobiła sobie turniej w giery, już nie pamiętam w co oni grali, w Counter Strike'a, w Quake'a, nie pamiętam. Ogólnie w jakieś gry, w które można 316 do obrażeń. Wow. Nieźle. Całkiem niezły. Pamiętajcie, że można go podnieść jeszcze poziom wyżej, no ale niewystarczająco dobry. Zrobili sobie turniej i pili alkohol tego turnieju, żeby porównać swoje osiągnięcia. I wyszło im, że po jednym, tam dwóch piwach to im nawet rosły osiągi, a potem spadały gwałtownie. I wyobraźcie sobie, żeby taki artykuł teraz wyszedł w jakiejś gazecie, że redakcja pije piwo i gra w gry. Raczej nie do pomyślenia. I drugie, co pamiętam, to był artykuł o tym, jakichś tam różnych taktykach w Diablo. To było chyba jeszcze przed dodatkiem. Diablo 2 oczywiście, przed dodatkiem Lord of Destruction. I... Pamiętam, że była taktyka, jak zabić czarodziejką Duriela i było, żeby wziąć pożogę i biegać w kółko po tej sali z pożogą. To były czasy. Kto wie, może pożoga w patchu 2.4 wróci do łask. Kurde, niby góro skrzydły, ale jakieś takie mocne.
Ile ja mam tej odporności na trucizny? Zero. Nie jest na minusie. Trochę chyba nie mam szczęścia, albo za słabo zwracam uwagę, bo jednak siadłaby jakaś tarcza. Z wyższymi odpornościami niż to, co mam teraz. Jastrzęby mnie cały czas zatruwają. Pozytowy łuk dobrej jakości. Szukam ogólnie łuku z trzema miejscami na klejnot. Łuk soweroniczny, już nie pamiętam jak ono się nazywa, ale ono zmniejsza ceny u kupców. No nie mówcie, że muszę... Okej. Nic nie muszę, to mój kuzyn. Pisał na SMS-a sprzed 4 godzin. Już się bałem, że będę musiał się oderwać z tej pasjonującej rozgrywki. Ostry łuk. Jak łuk może być ostry? Żeby ślepy zaułek. Przejście. Proszę o przejście do dżungli łupieżców. Powiem wam, że moja perspektywa, czy też moje... Ojej, no, teraz to wyciszę. Przepraszam. Moja perspektywa będzie dżungla łupieżców o trzeci akt w ogóle się zmieniła. Kiedyś nie przepadałem. Wkurzali mnie ci fetysze, wkurzały mnie te lokacje. Właśnie to, że tworzą taki labirynt i nigdy nie wiadomo jak one się ułożą. Wielkie moczary. Najprawdopodobniej tędy. Ale akurat na błyskawicę jestem odporny? 100%. To z tego, że 50, to oni i tak zawsze będą bić ile wlezie. Coraz bardziej lubię ten akt. Szczególnie, że jest bardzo ładna grafika tutaj. W D2R. No ładny. Nawet kliknąłem połuszona, jak nie ja, ale... Co wolna informacja poszła po kablu do gry. Mój palec był szybki jak błyskawica. To teraz. Jak żyć? Myślę, że trzeba zrobić tak. Resetować mapę. Bo mamy waypoint. Jak to będzie skiller ta paladyna? Tęga. O, skończyły się zwoje identyfikacji.
Dwa wyjścia. Ale to grałem, no widzieliście? Pro zagranie. Dżungla Łupieżców. Kto widział kiedykolwiek w życiu taką mapę? Podziemia Łupieżców już? Co za rol. O nie. Zostawcie mnie w spokoju. Ojej. Gdzie jest ten Magic? Naprawdę. Uwielbiam chłopaków, naprawdę. O, tych jeszcze bardziej lubię. Dobre jest to, że ten wybuch zwłok. Jaki to ma damage? Ten wybuch zwłok nie działa na ten, na pomocnika. A tej mapy już nie odpuszczę, jest za dobra. Potrzebujesz? No to 8 poziom, nie jest jakoś bardzo źle. Tylko słabo. Zagadkowy topór. Jakby Kasym bi się z nimi. Oni mnie na strzała wezmą z klątwą. Kurczę, muszę krople na sercowe wziąć. Granie w diablo skraca życie, zdecydowanie. O, jest w końcu. Najniższy poziom, to jest w miarę bezpiecznie. Trzeba tylko kluczyć. A zaraz, zaraz, przecież to mogę. Tak. Dobra.
Ex-doktorze Endugu. Pytaj motki. Jestem przeciążony. To jest ten taki. A, uperna glewia może być dobra cena. To może być dobra cena, to może być dobra cena. Żadnego krapu nadmiarowego nie ma, możemy lecieć. 21 minuta. Witaj. Mefisto już trzęsie się w porty. Mefisto, poleruj czako. Ma być błyszczące. Jak glaca barbarzyńcy. Nasmarowana łojem z kolcobrzytwy. A, przypominam, jeżeli oglądacie ten film, że w przyszłym tygodniu odbędzie się turniej PvP na moim kanale. Wszyscy są zaproszeni. Jest jedna zasada. Maksymalny dopuszczalny poziom postaci to 29. Większych ograniczeń nie ma. Wszystkie buildy, wszystkie przedmioty używane do poziomu 29 dozwolone. I pas. Może jest lepszy od tego, który ja mam. 25 na zimno. Niestety. No nie! Zabity przez zaklęte zimno znowu. Trzecia śmierć, nie mogę na to patrzeć. Dobra, Ormus, wyskakuj z jakiegoś dobrego pierścienia. Który daje do rezów. Niepotrzebny mi ten magiczny. Dziękuję, Ormusie. Mam nadzieję, że jest warty. A, gdybym grał postacią... Dobra, jest. Wydaje mi się, że jest gorszy od tego, co mam, ale... Zachowajmy go. Dobre jest to, że te nagrody są często tak nietrafione. W grach, które teraz wychodzą, jest tak, że z reguły taka nagroda jest dopasowana mniej więcej do buildu. Nie we wszystkich, no ale często. W Diablo Trójce na pewno była dopasowana. Dawać zwłoki, okej, okay, jest. Wiemy. Manalda. Kurde no.
Kasy mi się. Kasy mi. Właściwie ten manat to co mi daje? Nie za wiele. Tu mam 15% odporności na błyskawice. Wejścia do zdrowia. Słabo. Ale dobrze, że w sumie zacząłem się nad tym zastanawiać. To mi jednak mówi, że manat jest zdecydowanie do wywalenia. Czego potrzebujesz? Dałoby się też jakiś hełm z wykradaniem, żeby poleciał. Nie wiem, czy nierozsądne by było, gdyby dzisiaj się udało. Teraz mamy zaklęty ogień zabił. Witaj. Bez komentarza. Gdyby się udało zabić Mefista, to może zrobić kilka ranów na niego. Bo jest naprawdę słabo w tym momencie. Dobra, muszę pamiętać, żeby stać ten portal. Dobrego dnia. Za sobą, żeby tyle nie biegać po zwłoki. Czym mogę ci pomóc? Wypadałoby wbić ten poziom, a nie ciągle ginąć. Może to mniej się skupię na narracji, postaram się trochę. Paczka za paczką. Teraz będzie lower kuras i super czesty. Na players 1 raczej nie ma się tego spodziewać. Jest level. Każdy level mile widziany.
mapy, nie muszę tu używać. Kurczę, ogrzy topór, jakby poleciał unikat. Na merca byłby idealny. Będzie 35 koła. Okej, zbliżamy się do... O, to taki dziwny zakręt. Tu. Super unikalnego drzewa. Nie chcę, żeby mnie bili, niech tam pęsą. Pozgarniają młotki na twarz. Czy na korę? Jak gram bardziej zachowawczo, to jest trochę lepiej. Dobra, chodź kasyn, poszukamy ci jakiegoś dobrego sprzętu. Kuras waypoint, bardzo dobrze. Śmierć będzie mnie bolała. Kamy super chestów. O panie. Pamiętam, że ktoś napisał komentarz, że z tej kłody tutaj w Lower Kuras mu ber poleciało. Jest pierwszy. Potrzebuję klucza. A, potrzebuję nie. Klucza. Idziemy po klucze. Dobry wieczór. Kto tu ma klucze? Już nie pamiętam. Dobry wieczór. Czy nieszczęsny kowal w takim razie ma klucze? Właśnie, to jest też wkurzające, że tutaj wszyscy są po prostu na każdym końcu mapy jest ktoś inny. Gościem, który ma klucze, jest kowal, chociaż w sumie jest to nawet logiczne. Powinny zrobić klucze. Dobrze, że te klucze pasują do każdej skrzyni. Koncepcja kluczy jest naprawdę genialna. Jakoś coś nie chcą lecieć żadne bery, no. No będzie drugi ten. Chyba nie będzie.
My dzisiaj jeszcze żadna runa nie wypadła. Czekajcie, to nie będzie tam. Są to takie kolumienki. Żegnaj, Lower Kurast. Idziemy na bazar. Umia, dobra. Halbert. Na bazarze mamy dwa zadania. Chyba Kasim był nie do odratowania w tej sytuacji. Teraz się otarłem o śmierć. O, Egida. Jestem przeciążony. Nie no, Egidę biorę. Z fanatyzmem, chłopaki, no. Zakarumita. Tutaj bolesny ten, bolesny przeżynacz. Bolesny przeżynacz. On trwa na pół godziny. Zostań na Nikt nie mówił, że będzie łatwo i przyjemnie. Po co ja tyle tych kluczów kupiłem? Kurde, wiecie dlaczego kupiłem tyle tych kluczy? Z przyzwyczajenia, bo jak robiłem odcinek o tym, Lower Kurast, to zawsze tyle kupowałem. 4 staki po 12. Pewnie tak oglądacie i myślicie, starego dziada chyba nieźle pogięło. Jara przydziału. Jak myślicie, do jakiego domu trafiłby Paladyn Rafał? Piszcie w komentarzach. Runa Tyr. Brakuje jej na mojej zabójczyni, z tego co pamiętam. Okej, dobra. Jestem przeciążony. Nie, kłachaba nie możesz podnieść. Proszę. Teryczny. Miłego dnia życzę. Ja obstawiam, że do Ravenclaw. Dodatkowe staty, pójdzie Zetera. 51% bloku. Witaj. O, siadłoby ten. Siadł Herald za karą by siadł. Naprawimy różdżkę. Miałem zamiaru się tam po kanałach w Kurast motać. Za bardzo. Dobra,
Oczywiście paczka. Wstawcie Kasima w spokoju. Kasim nazad. Ajajaj, to by siadło już wolno. Wchodzimy Kasim. Dobra, paczka, zabijamy, mordujemy. Dobrze. Jest! Chyba tego Kasim nie przeżyjesz. Ha! Jaki refleks! Kurde. To było na poziomie mniej więcej, wiecie, tych chłopaków, co Fortnite'a grają i mają 12 lat. Jestem przeciążony. Nie mogę. Co ty tam znowu targasz, buty? Krzęci. Kalima nie było tak, że w trzeciej części Indiana Jonesa tam ci tacy popieprzeni kapłani w Indiach tak galali Kalima, Kalima. Było coś takiego chyba. Stary dziad pamięta takie rzeczy. No, ciekawa, 17-17. Bunkatir, mały żniwnik. Maczenie też jest zbitne. Kurczę, jakie role na obrażenia zgarniam. Super w ogóle. Patrzcie, jest. Dobry przedmiot. Wszystko tam było. Wykradanie życia, szybkość ataku 40%. Witaj. Prawda, nieźle. Real tier. Dalej jest. Sola mi brakuje, gdybym znalazł jakąś dobrą podstawę pod olśnienie. Ach, wiem. Okay. Wiedziałem, że po coś tam poszedłem, coś miałem zrobić. Myślę, że ametysty będą najcenniejsze. Żowa wrona. Mam nadzieję, że wszyscy znają ten trik z kapliczką. No zawsze daje. Jak nie masz żadnego klejnotu, daje ci nadkrucha. Jak masz jakiś klejnot, to podnosi go poziom wyżej. I trzeba mieć jeden klejnot bez skazy, wtedy macie gwarantowany doskonały klejnot. Z reguły najcenniejsze są ametysty i czaszki. Na początku jeszcze topazy, tak? Dobra, Travinkal. Idziemy po. Koniec zabawy, bierzemy złoty powróz. Mamy teraz. Jeszcze gorsze rezy, ale za to mamy 85 DMF-a. Niebagatelna liczba. Zaraz rada będzie jak Barry Chaco po prostu i Herald za karą. Koniec serii po prostu.
Paczka za paczką. Dawać, czako. Nie dać, kurde, skrzątwić. Odporność na ogień się przyda na radę. Okej, okay, zaklęte zimno. Wiecie, jak to się skończy. Uff. Patrzcie, jak Kasim to bierze na klatę. Nieźle, Kasim, jestem z ciebie dumny, naprawdę. Wszystkie mikstury poszły. Bawcie się. Dobra, chłopaki, idźcie spać. Jeszcze wyskakiwać z mikstur. Dobra. No, weźmiemy waypointa. Oczywiście, że weźmiemy waypointa do Travinka. Strasznie mocno biją, no. Okej, rada. Gdzie jest ten dziad z aurą mocy? Chodź tutaj. Zapraszam do tańca. Żartowałem? Nie żartowałem. Kupię wasze zmutowane ciała, zdrajcy. Możesz nieść nic więcej, kurczę. Możesz, tylko się naucz segregować rzeczy, wkładać szkolenie z pakowania. Na wycieczce szkolnej się nie uczyłeś? Kurde, nie trafiłem w drzwi. Dobra, dobra, panowie. Po kolei. No gdzie te bery i jachy, no? Czuję się oszukany. Nic nie rzucili, nic. Niemożliwe.
tam pasek. Jeszcze dwa wytrzymałości. Znaczy dwa tylko zostało zużyte. Boom. Otwarte. Akurat godzinka na ten akt. Obiecuję, że zrobię chociaż jeden run na mefa. No nie, no co za kościany nóż. 14. No ale rada poszła całkiem sprawnie. Witam. Całkiem, całkiem. Mojego krapu nie ma, to tu. A tu. Dobra. Zapomniałem, że takie granie kończy się moją śmiercią. Kasim! Ja widziałem Stygijczyków? Nie. Kupiemy się na tej pozycji. Stąd więc tutaj ich przyjmiemy na klatę. Zaklęte zimno. Dostaw Kasima. Jest. Widzicie, jak mnie otoczyli? Kasim są twoi. Dobrze se radzisz. Ale z tymi typami po prostu sama przyjemność. Kupiłeś jakieś zwłoki? Staraj się bardziej, patrzcie, że to jest zwłok, no. Okej, rozumiem. Widzieliście to? Zwykły szkielet dziecka z nożem zabrał mi 2/3 życia chyba na stopę.
Okej, okay, to jest zejście, ale potrzebuję waypointa. Tu jest zejście. Ciekawe. Waypoint powinien być. Dobra, nie będę tak grał. Waypoint powinien być tutaj. Tak jest. Fart. Zostań na chwilę i pozwól. Jest dobrze. Dzień dobry. Kurde, no. Temu nie do paladyna, no. Jeszcze. Castrate to. To było coś. Zastanawiam się, czy jest w ogóle sens płacić na Kasima, bo on tutaj padnie, zaseka. Że nie ma sensu. Idziemy tak jak nas. Bozia stworzyła sami. Staram się wyczyścić teraz. Ładnie po kolei. A potem zrobimy jeszcze kilka ranów na mefa. No. Być BR, no. Paczka. To jest jeszcze jedna, trzecia paczka guli, nieźle. Pasywna. Co, ten tu w ogóle nic nie miał? Jaki drop na koniec. Kafar nieśmiertelnego króla. Jestem przeciążony. Niemożliwe.
Trzema nawet. Nie do używania. Okej. Teraz mam F-a. Słabo. Te to słabiutko. Nienawiść nie będzie już rzucał cienia na ten świat. Ale jaki darmo poleciał ze skrzynki, a mam żadnego unikatu nie rzucił. O, diablo, diablo. No i co? Godzinka i MF nie żyje. A na koniec jak się spiąłem, to nawet nie ginąłem. Dobra, proponuję 5 ranów na mefa. Chyba, że będzie szło wyjątkowo dobrze. Kafar zostawimy jako trofeum sobie. Jeden do walki. Pieniądze będą potrzebne na naprawę różdżki. Czego ci potrzeba? Znaczy, że coś znajdziemy, jakby. Znaczy na pewno coś znajdziemy, bo. Jesteśmy tak słabi, że cokolwiek będzie dobre. 85 MF-a, przypominam. Okej, zobacz. No, dawaj! Za wolne rzucanie czarów. Jest. Przybywasz, zapuść
Dobra, wyskakuj z czaką, F. Nic. Dobra, lecimy jeszcze raz. Miłego dnia życzę. Witaj. Może teraz będzie, chociaż... Może powiem tak, po prostu bez tego biegania jest większa szansa, że się wyteleportuje jakimś cudem. Dziewięć zostało. Masakra. Patrzcie się. Bo tu.
Okej. Trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że teraz coś dropnie. Robimy jeszcze dwa podejścia, to i następne. Mówiłem, że 5 razy. Dopiero 2 razy padł, plus ten pierwszy. Quest dropem, bez unikatów. Z kolejnym pałaszem. Isenharta. Wygiczyc. Zejście? No. Przekonany, że tego uniknąłem. Zabija cię siła zła. Tłoczona zbroja płytowa. Płaszcz Atny. Dobra, lecimy dalej. Witam. Okej, okay, ostatnie podejście. A więcej nie mam cierpliwości dzisiaj. Dobra, teraz będzie Chaco. Chaco, Herald Zekarum i Mara. 100%. Dawać zejście. Tu? Nie, nie, tu. Nie, nie, nie. Może się ode mnie odczepić. Idźcie na tam czarne rytuały. Sprawiać. Na chwałę Mefista. Jest. Teraz będzie Chaco.
Dobra, z twoim braćmi się jeszcze policzę, a ty wyskakuj z błyszczących przedmiotów. Braniu! I... nic. Nie, nie wytrzymam. Dobra, jeszcze jeden run. Żeby to, co puściłeś w ogóle, miało jakąkolwiek wartość do sprzedaży, to nie, nie. Turbo śmieci. Miłego dnia życzę. To się nawet sprzedać dobrze nie da. Płaszcz Atmy. A, teraz będzie na bogato. Ajajajaj, myślałem, że to tu. Piękne, że było prawdziwe. O! Dziękuję. A teraz modlitwa. Będzie dobry dob. Z nieba nam spadło dzięki za Diablo. Nie mam portali, to jest przeznaczenie, to jest ten pojedynek. To jest ta walka. I... nic dobrego. Góra, góra. Amar i korbacz. Co ja z tym zrobię? Trzy unikaty, no. Muszę iść jeszcze raz. Zostań na chwilę i posłuchaj. Nie no, ja tego przecież nie użyję. Tak będą lepsze dropy. Ale to jest już ostatni raz, obiecuję sobie. Cokolwiek. Kurczę, ale te pierwsze mapy były wyjątkowo słabe. No dobra, może jeszcze nie miałem zoptymalizowanego sposobu poruszania się. Okej. Close. Thank you.
to będzie zejście. To musiało być. Okej, okej. Niki. Teraz będzie. Jeszcze raz modlitwa. Nie będą spadły dzięki za Diablo. Siekierka na część drogu. Tarcza mi labreki. Okej. Okay. Czy to można uznać za miarę drop? Że nie. Ale dobra, myślę, że na tym skończymy. Cię Mefisto nie jest dzisiaj łaskawy. To wszystko na dziś. Mega dzięki za to, że ze mną byliście. Sprzęt wygląda bez zmian. Nic nie dropi, nic nie chce polecieć. Czyli klasyka, którą wszyscy znamy. Zapraszam do lajkowania. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia i trzymajcie się.